Dzień dobry. Uspokój się, Ola. Piszą, że niepełnoletnia jestem, że nie utrzymamy się z emerytury babci, że nie mamy gdzie mieszkać. Panie Ewo, przecież ja pójdę do pracy, Darek też pójdzie. Bo pokój już jest prawie gotowy w nowym roku. Nasz szwagier ma przygotować nam pokój, łazienkę, bo zaraz pani pokaże jaką. Ola, przede wszystkim musisz wyglądać na spokojną i opanowaną. Idź do toalety i się ogarnij. Słyszysz? Już. Skąd ty bierzesz tyle siły? Jak to skąd? Wysysam krew z przystojnych mecenasów. Ty znasz tego sędziego? Zwolennik raczej tradycyjnych wartości. Wysoki sądzie, my jako urząd jesteśmy za odebraniem matce praw rodzicielskich. Dziewczyna ledwie skończyła 16 lat. Nie jest w stanie sama go wychować. Nie mają gdzie mieszkać, z czego żyć. Jedyną szansą dziecka na normalne życie jest oddanie go do adopcji. Żeby trafiło w ręce ludzi odpowiedzialnych i lepiej sytuowanych. Mecenas Raszyński. Ma pan jakieś pytanie? Nie, wysoki sądzie. Dziękuję, świadkowie. Panie mecenasie, pan ma głos, proszę. Jako strona reprezentująca interwencyjny ośrodek preadopcyjny nie mogę zgodzić się z panią kurator. Niestety. Sam ośrodek i obecna tu dyrektor są przeciwni odebraniu matce praw rodzicielskich. Wysoki sądzie, chyba wszyscy jesteśmy tego zdania, że miejsce dziecka jest przy rodzicach, przy biologicznej matce i ojcu. Wysoki sądzie, mogę? Proszę. Przecież tego dzieciaka ciężko nazwać ojcem w naszym rozumieniu tej funkcji. Dopiero poszedł do technikum, nie ma jeszcze żadnej pracy. Dziewczyna też. Utrzymuje ją babka z bardzo skromnej emerytury. A gdzie będą mieszkać? W ruinie z wychodkiem na piętrze? Oni nawet nie są małżeństwem. Proszę pana, ja... Przepraszam, wysoki sądzie, chciałabym coś dodać. Proszę. Sytuacja rodziców dziecka właśnie się zmieniła. Ze względu na jego dobro postanowili wziąć ślub. W Urzędzie Stanu Cywilnego wszystko jest ustalone, Ola ma zgodę sędziego i jeszcze przed świętami będą mężem i żoną. Czy to prawda? Tak. Tak, to prawda. Dlaczego w takim razie ja nic o tym nie wiem? Ale nie rozumiem, co ja mam teraz zrobić? Teraz to ty jedź do Michasia, bo już czeka na ciebie. Ale co z tym ślubem? Kiedy? Jak? Gdzie? Jak najszybciej, przed świętami. Ale to jest przecież niemożliwe. Pomogę ci załatwić wszystkie dokumenty. Widzimy się w ośrodku. Do widzenia. Znasz kogoś w Urzędzie Stanu Cywilnego? I za to cię lubię. Czy nie pomożesz? Spróbuję wszystko przyspieszyć. Pogadam ze znajomym sędzią. Ale młodzi muszą iść ze mną do niego. Pójdą. I to najlepiej jutro rano. Dobrze. Jesteśmy w kontakcie. Nie, poczekaj chwilkę. Mam plotkę. Miasto szuka kupca.
kupca na ziemię pod waszym ośrodkiem. Chcą nas zamknąć? Albo przenieść, ale raczej zamknąć. Przynajmniej na jakiś czas. To pewne? Nie na 100%. Spróbuję się dowiedzieć więcej. Dziękuję. Jeszcze coś. Pięknie dzisiaj wyglądasz. Halo? Zadzwonię do nich, może mi to skleję. A, dziękuję bardzo. To bardzo pani dziękuję. Czekam na telefon. Do widzenia. Cześć, kochana. Hej. No, no sama widzisz. Transport wychodzi jutro do Sudanu i do Somalii. 20 osób nie śpi drugą dobę. Wszystko jest zapięte, tylko ta plandeka. A oni mówią, że oni mi tego nie naprawią, bo pracują tylko do 16. U mnie też wariactwo. A jak nowa pani prezes? Marcin, czy ty pilnujesz, żeby góra była tu, gdzie góra? To są leki. No. Przestaw to tutaj na górę. Na górę. Konkretna. To prawda, że chcą zamknąć nasz ośrodek i sprzedać grunt? Słyszałam. A to jeszcze nic pewnego. Wam ja naprawdę mogę pomóc. Kilka telefonów, umówię się na kawę, jeżeli tylko chcesz. Nie chcę. Ale dziękuję za troskę. W porządku, rozumiem. Marcin, pan nie może podjeżdżać i zabierać. Najpierw musisz sprawdzić specyfikację, żeby to potem... Dobrze, dobrze. A co robisz w święta? Nie wiem, a co? Organizujemy bal charytatywny w Sukiennicach. Zapraszam was. Was? Jestem od 5 lat sama. No przecież wiem. Myślałam o Jacku. Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że masz jakiś kontakt ze swoim bratem. Tak, mam. Proszę. Dziękuję. No, no to zaproś go w moim imieniu. Niech weźmie rodzinę, Martę, szkraby. Dawaj tę plandekę! Stasia i Hele? Stasia i Hele. No i niech przyjdą. Miło było cię widzieć. Przepraszam cię. Panie Stasiu, przecież pan mi to rozbije. Nie może pan tym tak szalać. Dobrze, idę na kanał. Przypominamy, zostało 5 dni do świąt i to już naprawdę ostatnie chwile, żeby zrobić coś wyjątkowego. Mówię o tym nieprzypadkowo. Naszym gościem w studio jest największy dla mnie autorytet w dziedzinie niesienia pomocy humanitarnej, kobieta wybitna, a jednocześnie osoba ciepła i serdeczna. Prezes misji humanitarnej Zofia Wysocka, która już za kilka dni po dorocznym balu charytatywnym wyruszy ponownie do Afryki, aby nieść pomoc potrzebującym. Proszę przełączyć stację. Dokumenty wpisaliśmy, Ania. Można zmienić, jak państwo będą chcieli. Na pewno nie ma pani innego wyjścia? Poczekaj, daj mi jeszcze chwilę. Ale powiedziała coś? Brak środków. Termin płatności 2 tygodnie. Zapisz, proszę. A i te rzeczy do pralni wynieście na zewnątrz. Tak, 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 pamiętam. Dziękuję.
Znowu rozdrapała? No, widzisz? No i jak ona to robi? Kiedy? Myślisz, to jest bez sensu. Ja ten bandaż na dwa razy zawiązałam. Musicie sprawdzać sobie rzynę, inaczej to się nigdy nie zaboi. Adaś, mówiłam ci, że tutaj nie można biegać. Ale ja się nudzę. Adaś, chodź, pomożesz mi. Nakarmimy Zosię. Uważaj. Patrz pod nogi. Wiktorię co godzinę sprawdzamy. Znowu go zostawili wczoraj wieczorem. Myślisz, że dzwonić po pogotowie opiekuńcze? Nie, na razie nie dzwoń. Nowa pani prezes będzie za godzinę, chcecie poznać. Adasia, schowajcie, nie może go zobaczyć. Mogę? Ma pani dzieci? Śliczna dziewczynka, zdrowa? Miała 10 punktów. Na pewno ktoś ją będzie chciał. Możemy pani pomóc. Mamy różne programy dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Musimy tylko pani powiedzieć prawdę, co się dzieje. Już mówiłam, ja nie mam pieniędzy. Ma pani te dokumenty? Tak. Proszę podtrzymać dziecko. Ja bym nie chciała, żeby ona była sama na święta. Obiecam to pani. Tylko pani jej może to obiecać. Znajdziecie jej dobrych rodziców? Tak. Ale już wtedy nigdy jej pani nie zobaczy. Nikt pani nie powie, gdzie jest Ania. Takie mamy prawo. Proszę zapoznać się z dokumentami i przemyśleć wszystko. Dzień dobry, Ewa Wysocka, interwencyjny ośrodek proadopcyjny. Tak, dzwoniłam wczoraj i przedwczoraj też. Ja dobrze wiem o tym, że lek nie jest refundowany, ale proszę mi nie mówić, że się nie da. Jak się chce, to się wszystko da. Halo? Halo? Przypomnij mi, żebym za godzinę zadzwoniła do tej hrabiny z ZUS-u. Dzień dobry. Dokładnie tak sobie panią wyobrażałam. Była ta kołeczek, nowa prezes fundacji. Ewa Wysocka, miała pani być o 10:00. Chciałam się rozejrzeć. I jak? Łóżeczka stoją za ciasno, to jest niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Mamy jeszcze jedną salę, tylko musimy ją przemalować. Ale nie wiem, czy to będzie konieczne. Możemy porozmawiać w pani gabinecie? Już, już, już. Dzwoń do mnie. Nie. Nie oddałam jej, nie mogłam. Idź ci do tego. Proszę cię, nie przyjeżdżaj, nie. Gdzie idziesz z tym dzieckiem? Pytam się, gdzie idziesz z tym dzieckiem. Do domu cię z nim nie wpuszczę. Julki też nie zobaczysz. Zrozumiałaś? Ośrodek jest zadłużony. Zalegacie z płatnościami do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Pracuję nad tym. Tak, tak, słyszałam. Zdążyła już pani obrazić wszystkich urzędników w mieście. Mam całą listę skarg. Jeżeli ktoś źle pracuje, to mu o tym mówię. O, więc ja zrobię to samo. Poprzednie władze fundacji wierzyły w magię nazwiska pani matki. A ja patrzę na liczby. I magia nie działa. Ja też mam tutaj kilka liczb. Na przykład 97. Tyle dzieci trafiło do adopcji dzięki nam, tylko w tym roku. I nic więcej się nie liczy. Widziała Adasia? Nie.
Myślę, że powinniśmy zadzwonić na pomoc społeczną. Wtedy już na pewno nie wróci do domu. Może dla niego lepiej. Zapytaj o Mikołaja. Przyjdzie święty Mikołaj? Dzieci pytają. Do ciebie na pewno przyjdzie. Ale będziesz w domu. To powiedz mu, że pamiętał o nas. Bożena, poczekaj, pomogę ci. Fundacja chce nas zamknąć? Podsłuchiwałaś? Słyszałam. Słuchaj, zróbmy dużą akcję, zaprośmy telewizję, znanych ludzi i niech opowiedzą, co tutaj robimy. Serio? Chcesz biegać po rynku i szukać znanych ludzi? Ja potrzebuję 100 tysięcy, najlepiej na jutro. Co się tam dzieje? No, może prezes Keszlak trafił. Czy z panem ktoś jechał w samochodzie? Sam pan jechał? Tak, tak. Panowie, poczekajcie! Torebka tej pani. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Przepraszam, co się tu stało? Jakiś wariat potrącił babkę. Wyszłam od koła. Gdzie jest dziecko tej kobiety? No, ale to nie było żadnego dziecka. A kobieta skąd pani wyszła? Zgadza. Rodzice się jej zrzekają. Rodzice oba? To dziwne, nie było z nią żadnego faceta. No ale są dwa podpisy. Cześć, jak masz na imię? Ania. Ania, Nutka, to czyli mała Nutka. Nutka, fajnie. To co robimy? Normalna procedura adopcyjna. Ale na początek pozwoń po szpitalach i zapytaj, co z tą kobietą. Dobrze. Bożena! Pomóż mi, Bożena! Idę. Ładnie, co? No co, Malka? Co? Zaraz autobus ci ucieknie. Dobrze, dziękuję. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo. Mecenas do ciebie zadzwoni. Jutro rano pójdziecie do sędziego po zgodę, a później do urzędu stanu cywilnego. Powiedziałaś Darkowi o ślubie? Nie, przecież on mi się nawet nie oświadczył. To ty mu się oświadcz. Ja? Tak. Kochasz go? No tak, oczywiście. To masz więcej szczęścia niż ja przez całe życie. Mam mu kupić pierścionek? Tak. Kup mu pierścionek. Pa. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pa. Do widzenia. Ewa, Dylewska przyszła. Dzień dobry. Halo? Chciałbym rozmawiać z kimś z dyrekcji. Zapraszam. Słucham? Chciałbym rozmawiać z kimś z dyrekcji. Pan na pewno do nas? To jest interwencyjny ośrodek proadopcyjny. Tak, wiem. Ewa, możesz mi pomóc? Proszę chwilę poczekać. Ty znasz tego faceta? Nie. A ktoś był umówiony? Dałam ogłoszenie z premierem od kraciarni. Dlaczego ja o tym nie wiem? Mówiła, że trzeba szybko zrobić remont. Pani Mario? Zabieram ją. Jeszcze jest czas. Oczywiście. Sama pani mówiła, że mogę się rozmyślić, prawda? Pani jest dla niej najlepszą mamą i ja o tym wiem. Dlatego zabieram ją do domu. Sąd mi pozwoli. Tak. Pani może ją zabrać, tylko pani musi spełnić pewne warunki. Rozmawiałyśmy o tym. Pamięta pani? Pamiętam.
Chcemy, żebyście były razem. Ile to panu zajmie? Co? Skrobanie, gruntowanie, malowanie. Pan się na tym zdanie. Ja. Pan jest z ogłoszenia, tak? Powie pan coś, bo się śpieszę. Dobrze, spróbuję to zrobić. Świetnie. Może pan zacząć już jutro. I jak najszybciej, bo nie mamy miejsca dla nowych dzieci. Rozumiem. Postaram się to zrobić do świąt. Jesteśmy dogadani. Wojtek Szatkowski. Ewa Wysocka. A, rozumiem. Dogadani, tak. Zostanę tutaj, rozejrzę się, porobię zdjęcia, pomierzę sobie. Jasne. Cześć, jak masz na imię? Wojtek. Kajtek? Śmiesznie. A co tu robisz, Kajtek? Sprzątam. Pomożesz mi? To wszystko trzeba tam. Powiesz mi, co się stało z twoją mamą? Obiecuję ci, że nie będziesz sama na święta. Co pan tu robi? Ja pan to zostawi. Przepraszam. Chciałem tylko powiedzieć, że będę jutro. Jacek, czemu mi gasisz światło? Co ty tutaj robisz? Cześć, Kapciu. Ty się zdałeś mi klucze. 3 lata temu, żebyś mi podlewał kwiaty, jak wyjechałam na urlop. No to będę podlewał kwiaty, będę sprzątał, co chcesz. Wyprowadziłem cię z domu! Co, zamawiam jakąś pizzę? No i mi taką serę na brzegach. I tych brzegów nikt mi nie będzie wżerał. A później, winko. Nie wiem, gdzie jest korkociąg. Korkociąg był za ekspresem do kawy, a zobacz, Kapciu. Kieliszki masz tu? Ej, będzie ci lepiej sięgnąć. Coś jeszcze mi poprzestawiałeś? A, takie tam. O. Masz bałagan. Ale fajnie bałagan. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Pięknie wyglądasz. Kupiłem ci choinkę na święta. O! Tadam. Tego mi brakowało. Wino. Pizza. I? Cisza. Bec! Z Martą nie możesz się napić wina? Daj spokój. Ja jestem w domu praczką, sprzątaczką. Przynieś wynieś pozamiatej. Przy dzieciach mnie poniża. Powiedziałam dość, siostra. Dość. Zdróweczko. Na długo zostajesz? O, jak dobrze. Się zobaczy. No pij. Dzień dobry. Szukam znajomej. Dobrze, a jak się nazywa? Martyna Sikorska. Już sprawdzam. Dzień dobry. Jak mnie pani tu znalazła? Nazwisko było w dokumentach. Jak się pani czuje? Proszę wyjść natychmiast.
Coś się stało? Kto to jest? Nie znam tej pani. Pomyliłam pokój, przepraszam. A ty co masz? Kolorowankę, tata mi kupił. Chodź, porysujemy. O co, babka pomyliła salę? To był ktoś od niego? Nie. Od kogo? O. Różowe drzewa namalowałaś, tak? Od nikogo, skarbie. Julka, chodź, coś zjem. Poczekaj. Chodź, na dole są naleśniki chyba. Pa, mama. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata góry. Co? Nie widziałeś świętego Mikołaja? Nie, jeszcze nie. Potrzymasz mi? Weź sobie rękawiczki dam. Chodź tutaj. Tutaj, tu. Trzymaj. Trochę za wcześnie chyba jeszcze, co? No niby tak. A już z tym to różnie bywa. Na przykład na Islandii mają 13 Mikołajów. 13 Mikołajów? Tak. Tylko mniejszych. Ale za to przychodzą 2 tygodnie wcześniej. Dzień dobry, jak noc? No spokojnie, spały. O 5 będą chętni do adopcji Nutki. Jak ona się czuje? No właśnie, coś gorączkuje. A wiesz, że na Islandii jest 13 Mikołajów? Kajtek mi powiedział. Jaki Kajtek? Wojtek malarz. Idź teraz do Kasi, a Wojtkowi nie przeszkadzaj, bo musi szybko pomalować nasz pokój. Nie. 38,8. Podaj czopek paracetamolu. Jak nie przejdzie, to wezwiemy lekarza. A co zada się? Dzwoniłaś do jego rodziców? Rozmawiałam z mamą. Twierdzi, że go zabierze na święta. A była trzeźwa? Proszę, proszę stąd wyjść. Przecież panowie nie macie prawa tutaj nic nie wiedzieć. Co to jest? Dzień dobry. Zostaliśmy przesłani przez inwestora, który jest zainteresowany kupnem tego terenu. Musimy zrobić dokumentację fotograficzną, wstępnie obejrzeć budynek. Czy pan nie słyszał, co powiedziała koleżanka? Proszę stąd wyjść. Tutaj śpią dzieci. Z wyburzeniem ścian nie będzie żadnego problemu. Proszę natychmiast opuścić teren ośrodka. Ale kochana pani, mamy zgodę władz waszej fundacji. Czy ja mówię niewyraźnie? Proszę natychmiast stąd wyjść. Jak pani ten ton zachowa dla swoich pracowników? Bardzo proszę, to jest zgoda fundacji. Cześć, co pani powiedziała? Wypad. A pan to kto? Ochroniarz. Widzicie sami, czy mam wam pomóc. Okej, okay, dobrze, panowie, wychodzimy, wrócimy, jak to będzie pusto. Proszę cię, raz spróbuj grzecznie. Rzecz mu wesołych świąt. Zapytaj o zdrowie żony. Ostatnio miała operację. I koniecznie mów tego, panie prezydencie, tak? Panie wiceprezydencie, Ewa Wysocka z IOP-u, czy pan zwariował? A w ogóle wesołych świąt. I dla żony też. Cudownie, Dy. Jestem zaszczycony. A tak dla pani również wesołych... ciepłych, rodzinnych. Do widzenia. Dziennikarze. Trzeba utrzymywać dobre stosunki. Właśnie. Dlatego dzieci nie mogą tak po prostu stracić domu. Gdzie one się podzieją? Pan je zabierze do siebie, a może tutaj do urzędu? Nie, no, oczywiście, że nie. Dziękuję. Pani Madziu. Tak? Który krawat lepszy? Ten czy ten czerwony?
Czerwony jest taki bardziej świąteczny. No niby tak, ale jakoś tak mi się kojarzy. A może ten w paski? O nie, nie. W paski nie. Dziękuję. Mamy ważną uroczystość w ratuszu. Te kobiety to anioły. Co roku ratują życie dziesiątek dzieci. Ich ośrodek to prawdziwy skarb naszego miasta. Pan wie, kto to powiedział? Ja? Pan. O nas. A teraz chce pan nas zamknąć. Pani Ewuniu, niczego nie zamykamy. Proponujemy wam tylko zmianę lokalu, nową lokalizację. Jaką? No to jeszcze nie ustalone. Proszę zrozumieć. To bardzo wartościowa działka. Jeśli miasto ją sprzeda, to wszyscy na tym skorzystamy. A konkretnie jak dzieci na tym skorzystają? Gdzie one się podzieją? Obiecuję, że włos im z głowy nie spadnie. Czyli, że nie sprzedacie działki, tak? Ale co ja mogę, no co ja mogę, panie Wuniu? No dobrze. Obiecuję, że spróbuję coś zrobić. Powiedziałem, obiecuję. Dziękuję. Wesoły świąt. Mucha będzie lepsza. Wychodzimy już z Haliną. W dokumentach Nutki były badania słuchu? Tak. Wszystko było w porządku. Przynieście? Nie, dziękuję. Do jutra. Słuchaj, myślałyśmy, że może by kupić choinkę do ośrodka? Po co? Nie wiem, atmosfera świąt. A wiesz, co to jest? Karty kontrastowe dla noworodków. Bo widzą tylko kontrastowe kolory. Najlepiej z 20 centymetrów. Bardzo się na pewno ucieszą z twojej choinki. Mamy też starsze dzieci. Ale wydawanie pieniędzy teraz na choinkę jest najgorszym pomysłem. Tak ci źle poszło w urzędzie? A ty nie miałaś wychodzić? Ewa, państwo do ciebie. Proszę mi powiedzieć coś więcej o sobie. Pani jest scenografką, tak? Już nie. Od roku mam własną firmę, która zajmuje się architekturą wnętrz. Mąż skończył konserwatorium. Tak, ale nie byłem wirtuozem. Teraz jestem realizatorem dźwięku. To śmieszne, bo na mało mówimy Nutka. Jak to? Strumienienie od Ani. A Nutka, Nutka, ale oczywiście możecie zmienić imię. Nie, mnie się podoba Nutka. A tobie? Fajne. Dzisiaj rano sędzia przyjął zgodę blankietową od rodziców. To oznacza, że formalnie zrzekli się praw do dziecka. To znaczy, że oficjalnie już możemy ją adoptować? Jeżeli się zdecydujecie, to nawet przed świętami. No. Właśnie się najadłam i jestem bardzo zadowolona. Słodka. Co robi? Zgubił się pan? Jest ta kobieta. Mam przypinną, bo widziałem, jak weszła. Co ty nie zamknęłaś drzwi? Wynosiłam śmieci, przepraszam. Lenku, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że jesteś już dorosła. Na pewno masz wspaniałą rodzinę, która cię kocha. Ja nie mogłam cię zatrzymać, chociaż też... Bardzo cię kocham. Wszyscy cię kochamy. Twój tata, siostra, brat. Nawet piesek Nero. Zawsze będziemy bardzo ciekawi, co cię teraz spotyka. Gdzie jesteś? I co myślisz? Yeah.
Dlaczego ona nie może zabrać małej? Przecież ma rodzinę. Nie ma. Ale mówiła, że ma męża i dzieci. Ma schizofrenię. Mam takie cztery. Każde z innym imieniem. Wsadzę jej tę choinkę już. Odpuść dziewczynę, ten ośrodek to całe jej życie. Dostała go w prezencie od mamusi. Zasłużyła. No tak, jest dobra, ale no, mogłaby czasami przemówić ludzkim głosem. No może w Wigilię. No to może być. No? Ładna i nieduża. 150. No ale za droga. Co najmniej o 3 dyszki. No dobrze, mogę spuścić dyszkę. 2 dyszki. 2. No dobrze, niech będzie. Pakować? Powitajmy na scenie gwiazdę wieczoru. Dziwi się piszcze wiatr. Kierowałbym nam przez świat, pewnie zwiedziłbym wiele. W końcu gdzieś padł, usknął, umarł, zdeptany przez was. A gdybym tak wiatrem stał się, niczego nie bał się. Wiatr starał się. Z umiarem, rozsądkiem na początek odkryłbym każdy świat bez zakątek. Każdemu dałbym miłość, rozjąłbym chore myśli, swą z nienawiści bólu. Zatrzymał ten wyścig szurów, chodź tu do mnie, czuję mi ciepło. I nie zbaczajmy z toru, pozwól by nasze życie nigdy nie doświetło. A nabrało kolorów, daj mi. Kto to w ogóle jest? A nie widać? Artysta. A pił tu po bramach i z nożami na mecze biega. A jak mu się dziecko urodziło, to niby się nawrócił i kolędy śpiewa. Pajac jeden. 100 zł. Miłość pokój, wzajemny szacunek. Wszyscy miłość pokój, wzajemny. Okej, a wszyscy głośno! Miłość pokój, wzajemny szacunek. Wszyscy miłość pokój, wzajemny szacunek. Głośno miłość pokój, wzajemny szacunek. Wszyscy miłość pokój, wzajemny szacunek. Siusiu. Co? Siusiu. To idź do łazienki. Ale już zrobiłam. Hej. Starzej się, chodź. Adaś, dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Adaś właśnie oprowadza mnie po ośrodku. Pan Wojtek nie powinien tutaj chodzić. Mówiłam ci, że ma dużo pracy. Gniewasz się, bo ci się coś popsuło? Nie gniewam się, a poza tym, co mi się miało popsuć? Bo nie możesz mieć dzieci. Chodź, kotku. Słuchałeś jakąś rozmowę o mnie? Ludziom czasem psują się różne rzeczy i nic z tym nie można zrobić. To tak jak ja. Jestem popsuty. Posił się w nocy i dlatego rodzic mnie nie chce. To nieprawda. Słyszysz? Kotku. Nawet tak nie myśl. Pan za chwilę zniknie, a on zostanie. Proszę mu tego nie robić. Mam udawać, że go nie lubię? Tak, będzie lepiej. Okej. Okay.
Rodzice mówią, że go kochają, dlatego sąd nie odbierze im praw. Ale kilka razy do roku mają ważniejsze sprawy. Wyjazdy, imprezy, albo się pokłócą. I wtedy zostawiają go tutaj, bo takim jest wygodnie. Nutka ma drgawki. Paracetamol już nie działa. Dzwoń po pogotowie. Zawiozę was. Będzie szybciej. Pójdę po ubrania. Zostanę odwiedz was. Dzięki. A w ogóle to Wojtek. Szatkowski, ja pamiętam. Widziałem, że znalazłaś dla niej rodziców. Kiedy ją zabierają? Jak dobrze pójdzie, to przed świętami. Kim oni są? Będę mogła powiedzieć ci, jak Nutka skończy 18 lat. Jeżeli mi na to pozwoli. Od dziecka wiedziałaś, że będziesz pani dyrektor? Tak, mama mi kazała. Śmieszne. A też mi mówił, że byłeś na Islandii, tak? Krótko. Pracowałem w przetwórni ryb. I jak? Ślisko i śmierdząco. Takie życie. Na Nowej Zelandii czyściłem owczarnię. Jak owcze kupy nie chciały schodzić karczerem, to trzeba było je zeskrobywać nożykiem. Tak chciałam tam pojechać. To nie ze mną. Przedłużyłem sobie pobyt, chciałem pochodzić po górach. Wizja mi się skończyła, mnie deportowali. Ja i tak nie podróżuję. Nie wdałam się w matkę. No dobrze, z nią powinnaś mnie poznać. No na pewno znasz Zofię Wysocką. Skąd niby powinienem ją znać? Pani Ewo, zapraszam. Potrzymaj, proszę. Temperatura już spada. Wygląda mi to na drobną infekcję. Wykluczyliście neuroinfekcję? Tak, oczywiście. Dokładnie ją obejrzałem, nie słuchałem. Nie ma nic niepokojącego. A badaliście jej słuch? Naprawdę wydaje mi się, że ona nie słyszy. Powinien ją przebadać laryngolog, audiolog. Dzisiaj już go tutaj nie ma, ale... Może mogłaby pani przyjechać z nią jutro? Jutro? Mhm. To już wolę ją tutaj zostawić. Przecież to może być coś poważnego. Panie Ewo, rozumiem, ale nie ma potrzeby. Pobyt w szpitalu naprawdę nie jest konieczny. Jedź do domu, jest późno. Może zostanę, jeszcze pomogę. Wojtek. Bardzo ci dziękuję. Pomogłeś i mnie, i Nutce, ale nie przywiązuj się do tych dzieci. A ty? Co ja? Nie przywiązujesz się? To jest moja praca. A ty masz swoją i bardzo cię proszę, skup się na niej. Niedługo będziesz w domu, słyszysz? Słyszysz coś? Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Z popielnika na Wojtusia iskiereczka. Opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa.
No, przepraszam. Tylko tutaj cicho, bo dzieci śpią, dobrze? Oczywiście. Chodź z tym mikrofonem. O, pani dyrektor. Kosia, rób pani. Z tym gdzie? Zrobimy setkę po nagraniu i wrzucimy to na making of, okej? Tylko proszę cię, nie denerwuj się. Nagramy krótki klip z piosenką, podamy numer konta. Ludzie się o nas dowiedzą, będą wpłacać pieniądze. Klip tutaj chcesz robić? Tutaj, gdzieś na korytarzu, a potem jakieś przybitki w sali dzieci i wywiad z tobą i boomboxem. Z kim? Ale to macie genialnie. To panie trzeba. Szacunek. Boombox, tak? Tak, dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Nie rozumiem. Dlaczego nie rozumiesz? A wypadł, rozumiesz? Z tobą się nie kłócę. Jeszcze go nie przyjdziecie. Chodźcie. Idziemy. Wszyscy! Naprawdę, przepraszam, że tak ruszyło. Spoko, naprawdę, nie przejmuj się. Nic się nie stało. MPS. Bum, do zobaczenia. Dzięki. Widzimy się. Cześć. Hej, hej. Co tam, co tam? Nigdy więcej nie rób takich rzeczy bez mojej zgody. Nie zrobię. Nie będę miała okazji, jak nas zamkną. Słuchaj, może to było głupie i desperackie, ale przynajmniej próbowałam. Zaraz będzie za późno. Wracaj do dzieci. Halo? Tak, mogę teraz być na 15 minut tylko. Oddawaj to, to moje! Oddam ci słuchawy! Nie oddam, nie dam. Oddaj mi je! Oddawaj to, to moje! Ej, no przestań, Stasie! Idźcie do swojego pokoju, dajcie nam porozmawiać, już! Słuchawki! Przepraszam. Musiałam odwołać... Spotkanie w pracy, oboje smarkają. Nie mogą ich w ogóle posłać do szkoły. Zrób coś, żeby Jacek do nas wrócił. Marta, musicie w końcu pogadać. Ale pogadaliśmy. No i co? Nie wiem, jemu kompletnie odbiło. To jest chyba kryzys wieku średniego. No może jest po prostu zmęczony. A, on jest zmęczony. Fajnie, a ja co? Żebym się chętnie wyprowadziła. Puśćcie mnie, debilu! Sama jesteś debil! Helena, Stanisław, proszę do mnie. Ciocia, wiesz, kiedy tata wróci z delegacji? Nie wiem. Bo Hela mówi, że nigdy. Wcale tak nie powiedziała. Ej! Puszczaj! Dzieciaki, jest sprawa. Założyłam się z waszą mamą, że potraficie być cicho. Jeżeli 10 minut wytrzymacie bez krzyków, mama będzie musiała wam kupić niespodziankę. Jaką niespodziankę? Ciii! 10 minut. Aniołeczki. Jezu, a co robisz? Powinnaś mieć swoje dzieci. Co? Muszę jeszcze wziąć prysznic i zaraz wracać do środka. Po prostu go tutaj sprowadź. Ja nie daję rady bez niego. Dzieci wariują, w domu jest syf. A powiedziałaś mu to? Co? To? Że go potrzebujesz. Że to, co robi, ma sens. A, dzieciaku musisz kupić jakąś niespodziankę. Jaką? Coś wymyślisz. Przegrałaś zakład. Byłam u Marty. Jak dzieci? Tęsknią. Ty mogłabyś tu grzyby hodować. A twoje dzieci zamiast ze śniegu robią bałwana z kurzu. Wróć do nich. To niech Marta tu przyjdzie osobiście i mnie przeprosi. A może obydwoje spróbowalibyście dorosnąć? Tak się nie załatwia spraw. Skąd ty możesz to wiedzieć, co? Ile ty miałeś tych swoich nieszczęśliwych związków, żeby wiedzieć wszystko o małżeństwie? Wyjdź stąd. Dobra, przepraszam, przegrałem. Wyjdź stąd, chcę wziąć prysznic.
No niestety. Miała pani rację. Ale Kamil ma deadline i siedzi tu do świąt dzień i noc. Coś się stało? Coś z Nutką? Tak. Proszę tu mnie rozmawiać. 5 minut. Ale jak to jest głucha? Nie słyszę. Ale to jest jakaś choroba, można to wyleczyć. Lekarze jeszcze nie odnaleźli przyczyny, ale bardzo możliwe, że to w ogóle nie jest medyczny problem. To jaki? Ona ostatnio bardzo dużo przeszła. Takie małe dziecko ma problemy psychiczne? Tym bardziej potrzebuje domu i rodziny. No ale to znaczy, że jak ją weźmiemy, to będzie zdrowa? Tego nie jesteśmy pewni, ale... Istnieje też taka możliwość, że nigdy nie odzyska słuchu. Musimy się zastanowić. Oczywiście. Nie mogę od was niczego wymagać. To musi być wasza decyzja. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Chcemy ją adoptować. Jesteście pewni? Tak, na 100%. Proszę zaczekać. O, szacunek. Dzieci ulicy kłaniają się nisko, się chcą dobra. O, MPS. Miłość, pokój, szacunek. Tytuł mojej nowej płyty. Proszę sprawdzić. I ucałować serdecznie dzieciaki ode mnie, dobrze? Na pewno to zrobię. Do widzenia. Chwileczkę. Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam. Z całego serducha przepraszam. Możesz ze mną porozmawiać? Mogę, skarbeczku, tylko nie teraz. Ale to jest ważne. Za chwilę. Zrobię wszystko dla dzieciaków, naprawdę. Nawet jeszcze większe bydło. Poważnie. Zapraszam na premiowy koncert, dobrze? Za miesiąc. Widzimy się. I co, i nie zmienili decyzji? Nie. No to dobrze. Kajtek! Nutka muchła! Adasiu, posłuchaj mnie. Nutka jest chora. Ale przyjdzie pan doktor i ją wyleczy. Wiesz, jak co jest z Nutką? Nie wiadomo. Naprawdę nie słyszy? Wojtek, pamiętasz, co ci mówiłam? Od wczoraj się nic nie zmieniło. O Jezu, Ola, ma ślub, ja jestem świadkiem, tylko że mnie tam nie ma. Halo? Tak, ja będę... Ola, za 15 minut. Tak, korki są straszne. Zawiozę. Zaraz będę. Przepraszam. Straszne korki. Panie Ewo, świadek Darka nie dojechał. Co? Ja już nie mogę dłużej czekać i tak naciągam dla was wszystkie przepisy. Teoretycznie mógłbym być świadkiem, ale dla sędziego byłaby to prowokacja. Wojtek, masz dowód? Ma pan? To jest mój przyjaciel. Znajomy. Proszę. Dzięki. Miałem. Thank you.
Wobec zgodnego oświadczenia stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński pani Aleksandry Kowalik i pana Dariusza Bednarza został zawarty, zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego państwa związku, wymieńcie proszę obrączki. Jutro osobiście zaniosę do sądu. Bardzo panu za wszystko dziękuję. Ewie, podziękuję. Pani Ewo, jest pani prawdziwym aniołem. Jak wszystko dobrze pójdzie, to już przed świętami zabierzecie Michasia do domu. Darek, słyszałeś? Mam u ciebie dług wdzięczności. Chodźmy na drinka i weźmy kwito. Właśnie, to jest wasze wesele, chodźmy do baru. My z wielką chęcią, ale za godzinę mamy pociąg, a chcemy jeszcze zobaczyć synka. To was zabiorę, chodźcie. Poczekaj. Nie, pojedziecie nie, taksówką, naprawdę. To jest prezent ślubny, proszę bardzo. A my wypijemy wasze zdrowie. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Chodźmy. Wiceprezydent nie pomoże, nie ma takiej szansy. Szukają pieniędzy. Nie, tutaj, tak jak ty. Przecież dla miasta to grosze. Wiadomo, że chodzi o atrakcyjny teren. Kto chce kupić ten grunt? Kilka firm. Znam tam ludzi. Spróbuję ich przekonać, że to nie jest dobry pomysł. W innych ośrodkach preadopcyjnych znajdę miejsce może dla dwójki moich dzieci. A wiesz, gdzie trafi cała reszta? Do domu dziecka. Wiesz, ile dzieci z domu dziecka trafia do adopcji? A moje wszystkie. Dostają dom, kochającą rodzinę. Nigdy nie przestajesz pracować? Leczymy? Paweł, nic z tego nie będzie. Przepraszam. Ojej, przepraszam. Znajomy? Tyle młodych dziewczyn dookoła, że mnie nie poznał. Hej! Co zwykle? Long Island Iced Tea Old Fashion, a dla pani whisky sour, poproszę. Okej. Okay. Będzie ci smakował. Barman cię kojarzy. Jesteś tutaj z tą walczynią? Znasz się na drinkach. Jesteś pijakiem? Byłem barmanem. Pewnie w Nowej Zelandii. W San Francisco? Nie. Mały klub, kast. Zdrowie młodej pary. Dzieci tak czasem reagują na odrzucenie. Nam się wydaje, że są małe, że nic nie rozumieją. One wyraźnie pokazują nam, że nie chcą widzieć takiego świata. I albo przestają widzieć, albo słyszeć. Jak kilka lat temu trafiłam do ośrodka, to od razu chciałam uciekać. Po tygodniu napisałam wypowiedzenie. I wtedy trafił do nas malutki chłopczyk. Wcześniak, 1800 gramów. Leżał, prawie się nie ruszał. Patrzył w jeden punkt, jakby na kogoś czekał. Po 4 dniach przyszło po niego 2 facetów z plastikową torbą. Wiesz, co wtedy zrozumiałam? Że naprawdę można umrzeć z tęsknoty. Że ja nie mogę już nigdy na to pozwolić. Dlatego zostałam. Thank you.
No hej. Jestem w drodze. No, a która godzina? Masz. O, dzięki. Wiem, nie powinno to być, no ale męczył nas od rana. Co to za bałwan? Malarz, jak Kajtek. A Kajtek maluje teraz? Nie, poszedł gdzieś. Ty też chodź, żebyś nie zmarzł. Nie, bo czekam na mamę i tatę. Mają być zaraz. Adaś! Pani Ewo, dzwonili z sądu, nie mają dokumentów. Jesteś pewna? Tak, powiedzieli, że jeśli nie dostaną do jutra, to nie odzyskam Michasia. Idź do dziecka, ja to załatwię. Dziękuję. Akt ślubu musi być w sądzie. Odzwoń, to pilne. Zabieram córkę. Ona musi być na święta w domu. Pani Mario. Chodźmy porozmawiać do mojego gabinetu. Słyszy mnie pani? Nigdzie nie idę. No co się dzieje? No przecież jestem. Pani Mario. Hopla! Gdzie jest Nutka? Kasia ją przewije. Co? Bojena, Bożena ją brała. Bożena jest za Adasiem na dworze. Pilnuj pani Marii. Ośrodek preadopcyjny. Chciałabym zgłosić zaginięcie dziecka. Mnie samo nie wyszło na 6 tygodni. Szatkowski Wojciech, tak? Tak się przedstawił. To panie nie sprawdziły jego dokumentu? Ale w Urzędzie Stanu Cywilnego na pewno sprawdzili. Musimy tam zadzwonić. W Urzędzie Stanu Cywilnego? A co państwo tam robiliście? Byliśmy świadkami na ślubie. Czyli znacie się dobrze? Nie, nie znamy się dobrze. To co pani o nim wie? Niewiele. Lubi podróżować. Był w Stanach. W Nowej Zelandii, na Kubie? Czyli tam mógł nawiązać kontakty z handlarzami dzieci. Wydawał się taki normalny. Codziennie się uśmiechał, dzień dobry, mówił tak. Panie wiedzą, gdzie on mieszka? Znacie jego adres? No to sprawdzimy to. Daj. Sama jesteś krzywa. Puszczaj! Przepraszam, Stasiek. Przepraszam. Nic ci nie jest? Stasiu. Stasiu, kochanie. Nic ci nie stało? A ty co, szpiegujesz nas? No, co się stało? Chodźcie. Stasiu, Helenka. No przecież się pozabijają. No co ty robisz? Przecież wszystko jest dobrze bez ciebie. Proszę bardzo, Helenka. Ale co jest dobrze bez mnie? No dajcie spokój. Co, mam nie wracać? Stasiu. Wracaj. Ja tego nie powiedziałam. Rób, co chcesz. Idziemy. Stasiu. Już. Już dobrze, już wszystko jest dobrze. Stasiu! Spokojnie, spokojnie, Stasiu, chodź. Halo. Tak. Tak, zaraz będę.
jestem porywaczką. Żądam adwokata. Przepraszam, pan do kogo? Jestem bratem Ewy. Masz samochód? Mam. To chodź, idziemy. Żądam adwokata. Spokojnie, nie jest pani o nic oskarżona. Żądam adwokata! Żądam adwokata! Wszystko będzie good. Cały czas interesował się Nutką. Pytał o jej zdrowie, o tę parę adopcyjną. O wszystko. No ale co, naprawdę myślisz, że on handluje dziećmi? Co, sprzedają? On się uczył, jak się nią zajmować. Dobra, on już. A po co jedziemy do hotelu? Bo tam z nim byłam. Meldował nas, to może zostawił jakieś dane kontaktowe. Ty byłaś z tym gościem w hotelu? No to zatrzymaj się. Ewka! To jego? Przepraszam. Gdzie jest właściciel tego auta? Nie mam pojęcia. Dostałem zlecenie, żeby zabrać samochód. Ty, pewnie gdzieś tu jest. Dzwoń na policję. Słyszysz? Gdzie ty leziesz? Przepraszam. Widziały pani może mężczyznę z maleńkim dzieckiem? Wyszedł z tego auta tutaj. Widziała pani? To jest mój były mąż i porwał nasze dziecko. W ciągu ostatnich 30 minut odjechało 6 pociągów. Mógł przyjść do każdego. Też bym tak zrobił. Co teraz? Bożenka? Podał nam fałszywe nazwisko. Nazywa się Wojciech Olszański. Zameldowanie jest nieaktualne i dzwonili rodzice Adasia. Nie przyjadą po niego na święta. Adaś? Adaś! Ewuś. Znowu go zostawili. Poza tym, co my tutaj robimy? Przecież on może być wszędzie. Ewuś, sama chciałaś tu przyjechać, tak? Trzeba było tu policję zostawić. Słucham. Gdzie jest Nutka? Czyli gdzie? Zaplanowałem. Wszystko, co było wczoraj, było naprawdę. Zamknij się. Gdzie ona jest? Spokojnie. Zaraz ją nakarmię. Ja nawet nie wiedziałem, że się urodziła. Dopiero znajomi dali mi znać, że mam córkę. Co ty gadasz? Kumpel przyłapał mnie ze swoją żoną. Dlatego wyjechałem na Islandię. A wróciłem dopiero jak się dowiedziałem, że chcą oddać moje dziecko. Ja chciałem ją tylko zobaczyć, a wy zrobiłyście ze mnie malarza i okej. Dzięki temu zobaczyłem, jak to wszystko działa, zobaczyłem tych ludzi, zrozumiałem, że ja mogę ją stracić, że mogę jej nigdy więcej nawet nie zobaczyć. Ty kretynie, coś ty zrobił? Najlepszą rzecz w moim życiu. Dziękuję za współpracę. Chodźmy do karetki. Porywacz nic jej nie zrobił. Nie ma żadnych śladów agresji ani złej opieki. Ale? Nie chcę wydawać pochopnej diagnozy. Na pewno poczekałbym jeszcze na opinię laryngologa. Ale jak na moje oko, mała świetnie słyszy. Do widzenia.
Dzień dobry. Zapraszam. Brakuje jakichś dokumentów? Nie, ale musimy porozmawiać. Przepraszam, praca. Napije się pani może kawy? Poproszę. A gdzie jest toaleta? W korytarzu na prawo. Musimy w kółko o tym samym. Dobrze. Ale nie teraz. Tak, odzwonię. Kończę sesję nagraniową i ciągle jakieś kłopoty. To ta dziewczyna z baru. Nie wiem, o czym pani mówi. Dowiedziała się, że adoptuje ci dziecko i wariuje. Kto wariuje? Ułatwię ci to. Odnalazł się biologiczny ojciec z Nutki i chce ją adoptować. Jak to? Był za granicą i nie wiedział, że ma córkę. To co z niego za ojciec? On pani chyba żartuje. Przykro mi. Ale każdy sąd przyznał mu pierwszeństwo. No to będziemy walczyć. Miszku, dajmy już spokój. Nie chcesz jej, bo jest głucha, prawda? Przepraszam cię, ale nie mogę mieć dziecka, które nie słyszy. To dla mnie za trudne. No dobrze, muszę kończyć. Co panią sprowadza do mojego biura? To już nie jest pani biuro. Zostaje pani zwolniona dyscyplinarnie. Na terenie ośrodka przebywa dziecko w nieodpowiednim wieku, osoba psychicznie chora. Doszło do porwania niemowlęcia, pracownik, którego zatrudniliście... Skończmy, to wiem, co zrobiłam. Pani Ewo, nie lubię pani. Z wzajemnością. Ale muszę przyznać, że szanuję pani pracę i pani osiągnięcia. I żałuję, że to się musi tak skończyć. Takie są przepisy. Do widzenia. Pani prezes, mogę wskazać kogoś na moje miejsce? Nikt pani nie zastąpi. Dziękuję, to bardzo miłe.
A nie, źle mnie pani zrozumiała. Ośrodek zostanie zlikwidowany. A grunt sprzedany. Komu? Temu, kto da najwięcej. Czyli komu? Jeśli pański brat nie zrezygnuje z roszczeń, sprawa może się przeciągać. Ale proszę się nie obawiać. Radzimy sobie w takich sytuacjach. Przyszłam cię osobiście pogratulować. Proszę stąd wyjść. Ewa, mam spotkanie. Wszystko wyjaśnię po. Wyjaśnisz? Ojej, to dobrze, bo ja już myślałam, że twoja kancelaria kupuje grunt mojego ośrodka, ale to pomyłka, prawda? Ewa, wyjdź proszę. A w sądzie nie ma do dzisiaj aktu ślubu Oli. Ona może przez to stracić dziecko. Dlaczego ty to wszystko robisz? Tylko dlatego, że nie poszłam z tobą do łóżka? Zostańcie państwo, pani już wychodzi. Ewa, ja tu pracuję. To są moi klienci, rozumiesz? Wyjdź natychmiast. Zadzwonić po policję? Nie trzeba. Już wychodzę. I od razu dzwonię do mediów. Zrobię wam reklamę na całą Polskę. A gruntu i tak nie kupisz, bo znajdę kupca z większą kasą. Teraz prześwitam. A, przepraszam. Wesołych świąt. Państwu również życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt, a przede wszystkim lepszego adwokata. Do widzenia. Nadal masz szansę odzyskać nutkę. Rodzice adopcyjni zrezygnowali, więc jako biologiczny ojciec masz pierwszeństwo. Oczywiście sąd weźmie pod uwagę to, że ją porwałeś. To nie działa na twoją korzyść. Potrzebujesz bardzo dobrego adwokata. Pomożesz mi? Nie pracujesz w ośrodku. Do widzenia. Stój. Dasz mi chwilę? Teraz ja. Całe życie uciekałem, ale już nie chcę. Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy nutkę, spanikowałem. Chciałem zrobić to, co zawsze. Odwrócić się i zniknąć. Ale ty mnie zatrzymałaś. Mówiłaś, że mam się nie przywiązywać. Byłaś kiepską nauczycielką, Ewa. Ewa. Nic już nie mów. To wszystko dzięki tobie. Bardzo mi miło, Jadziu. Dobry wieczór. Jesteś śliczna. A to jest moja córeczka Ewa. O, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło mi. No, to nie będziemy przeszkadzać. A skąd wiesz, badałaś się? Jak miałam 17 lat. Wada wrodzona. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Bo byłaś w Afryce. Pomagałaś ludziom. I oni tego bardziej potrzebowali, ja to rozumiem. Pani Zosiu, pan prezydent prosi o wspólne zdjęcie. Nalegam. Poproszę, żeby dał mi 5 minut. Naprawdę potrzebuję 5 minut. Wiesz, ja przez nią zostałem taką kurą domową. Praktycznie nas zostawiła. Ojciec sprzątał, gotował, zawoził nas do szkoły, a głupi myślałem, że każdy facet tak musi. Dobrze ci szło. Świetnie mi szło, tylko sam sobie te kajdany założyłem, nie? No i co, lepsza samotność?
Nie wiem, a nie ma innej drogi? Kapciu, taka jest prawda, że jesteśmy ofiarami naszej matki. Taka jest prawda. Jak to kolędnicy, to powiem, że już byli. O, cześć. No właśnie o tego rozmawialiśmy. Wesołych świąt, synku. No. Wzięłam z imprezy. Ale ja swoim dzieciom sam robię, wiesz? Staś i Hela. Uwielbiałam moje ciasta. Właśnie, co? Nie mogę iść na święta, nie? Przepraszam cię. Zachowałam się jak dziecko. Jesteś moim dzieckiem i to się nigdy nie zmieni. Dobra. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, tak? Hej. Pa. Pa, pa. Wiesz, że zawsze chciałam być taka jak ty. Ale nie daję rady. Dajesz radę. Kochanie, codziennie, po cichu, bez rozgłosu, ratujesz jakiś jeden mały świat. I niczego w zamian nie oczekujesz. Wszyscy cię kochają. Oprócz mojej córki. Twoja córka nikogo nie potrafi kochać. Potrafisz. Trafisz. Tylko musisz przestać się bać. Muszę wyłączyć co jakiś palac. Nie, nie, słuchaj, zostaw. Słuchaj, to jest łajdak, ale w gruncie rzeczy porządny człowiek. Coś dla nas nagrywał tam na fundacji. Też jest sierotą i dlatego postanowił pomagać dzieciom. Ale duże pieniądze, powiem ci, duże pieniądze. Mamo, potrzebuję trzy rzeczy. Telefon do niego. Tego? Tak. 10 minut u prezydenta i bardzo dobre. Dzień dobry. Dzień dobry. To są dokumenty potrzebne do starania się o opiekę nad dzieckiem. Proszę od razu je wypełnić. Po świętach odniosę je do sądu. A to jest upoważnienie do reprezentowania pana podczas rozprawy w sądzie. Proszę. A pani kim jest? Mecenas Michalina Jantar, ale może pan do mnie mówić aniołek. Dokładnie to, co chciałeś. Ale tylko na mamę i tatę. Słuchaj, nie ma sensu, żebyś tu się z nami nudził. Tu są same małe dzieci. Nie masz się z kim bawić. W dom, do którego pójdziesz, będą koledzy w twoim wieku. Będziecie razem malować. Co ty na to? Ho, ho, ho! Witajcie, kochani!
Cokolwiek razem zbudować, gdy czuję się jakbym nie był stąd. Zamiast radości miałem tonę pretensji i żalu. Teraz tonę miłości do mojego skarbu. Mogę wydostać się spod każdego ciężaru, od kiedy mój mały świat waży 1800 gramów. Yeah.
Salve, salve, rapaziadinha do meu canal. Como é que vocês estão, meus amigos e minhas amigas do YouTube? Salve, salve, rapaziada. Esse é o canal NetPark01 e eu sou WD na voz com mais um vídeo pra vocês, seus maluquinhos pelo livro, seus malucão pelo pão. Tamo junto, rapaziada. É isso mesmo. Eu, WD, tô chegando com mais um vídeo pra vocês, rapaziada. E hoje é o seguinte, mano. Eu queria contar aqui pra vocês, mano, como é que foi que eu aprendi a nadar, né, mano? Eu não sei como é que vocês aprenderam a nadar. Então, já comente aí, me fale aí como que vocês aprenderam a nadar, mano. Porque eu aprendi de um jeito hard. Hardcore. De um jeito hard. Hardcore, tá ligado, mano? Porque, mano, eu vim de cidade litorânea. Canavieiras, Bahia, tá ligado? Pra quem não sabe, é a naturalidade, né? Vim pra cá, pra São Paulo com uns 11, 12 anos. É nessa faixa aí. E então eu vivi um bom período lá, tá ligado? Um bom tempo lá. E lá, como tinha muita praia, muitos rios, vai escutando essa história de como que eu aprendi a nadar. O vídeo hoje é como que eu aprendi a nadar. Eu vou falar pra vocês. E se vocês quiserem falar como vocês aprenderam a nadar, já comenta aí e já dá o like e dá uma moral. Porque é o seguinte, então, como eu tava falando, nessa cidade aí, Canavieiras, tem muito rio, tem praia, entendeu? Quem quiser ir lá ver, ó, vai lá, que a cidade vale a pena, hein? É uma cidade turística bem bacana. E, tipo, todos os meus primos e meus amigos, quando nós era pirraio, tipo, os mais velhos, né? Tipo, se eu tinha, quando eu tinha 9, 10, tinha os mais velhos de 13, 14, os moleques iam pra praia, iam pro rio, né? E sempre os caras me brincavam, mano. Brincavam, é aquela velha história lá, tá ligado? De quando você brincava com os caras e você era pequeno, os caras falavam que você era café com leite. Café com leite, o caramba, mano. Que mãe é café com leite, mano? Tá ligado? Então os caras achavam que não, mano. Você é café com leite, mano. Você não pode ir pro rio, entendeu? Você não pode ir pra praia. Aí os caras ficavam me brincando, mano. Ah, mas eu já tô muito lava. Falava aqui, mano, você tem que me levar, mano. Você é louco, eu quero dar um rio, meu calor. E eu, não, meu primo, me leva aí, eu sei nadar. E o moleque tem a mania, é por isso que dá ruim, O moleque, ele não sabe nadar. Mas pra ir pra bagunça, com os outros moleques e com os primos, ele mete o louco. Ele não sabe nadar e tá lá. Eu sei. E o primo tá falando, você não sabe nadar, meu. Não, eu sei, primo, eu aprendi. Você aprendeu a nadar onde? Aí você fala, na bacia, nadando no quintal. Aí aquelas bacias, na caixa d'água, aprendi a nadar na caixa d'água. Então o bagulho é louco, mano. E aí, mano, quando eu tinha basicamente uns 10 anos também, que eu enchi tanta paciência dos meus primos e dos moleques, que eles iam todo fim de semana, que ele resolveu me levar, né, mano? Eles falaram, vamos levar ele, pá. E lá, mano, lá tipo tem vários picos, né? Tem um porto, tá ligado? Onde chega as embarcações e tal. E aí perto desse porto aí, mano, perto desse porto aí que as embarcações ficam, tem uns barcos pesqueiros que tipo, que eles param lá, que eles não vêm muito pro raso e ancora, tá ligado? E vem tipo de canoa, né? De bote, tá ligado? E aí quando a maré sobe, eles ficam longe, tá ligado? Eles ficam longe. E aí o que os moleques faziam? Olha só como que eu aprendi a nadar. O que os moleques faziam, rapaziada? Os moleques, eles iam nadando até os barcos pra ficar pulando dos barcos. E tipo, os que não sabiam nadar, igual eu que não sabia nadar, o que eu fazia? Às vezes eu pegava na corda, que a corda da âncora às vezes ficava mais longe, o barco ficava longe, e subia no barco. Aí, como eles me levou essa primeira vez, eu fui fazer isso, né? Eles todos foram nadando pros barcos, né? Pra ficar pulando dos barcos lá. Aí eu fiquei lá e falei, não, eu vou. Ele falou, ah, você não vai, você não sabe nadar, a maré sobe. E aí eu falei, não, eu quero ir pra esse barco aí pra ficar pulando. Ele veio aqui. Aí, tipo, dei umas braçadas loucas e já segurei na corda. Aí eu fui segurando na corda, tá ligado? Até o barco, né, mano? Aí eu fiquei lá no barco, pum, eu não fiquei pulando, porque era fundo, mas eu fiquei lá no barco com os moleques. Aí chegou a hora de ir embora, tá ligado? Já era tarde e a maré já tinha subido. E os moleques, pá, tudo pulou e falou, os meus primos falaram, mano, se quiser ir embora agora vai ter que ir nadando. Tá ligado? Porque a maré já tinha subido. A corda, se você fosse segurando na corda, você ia pra baixo. Não ia ter como mais.
Aj, mano, meu coração já disparou, mano. Dá até aquela vontade de chorar, falar não, mano. Aí com os molequinhos embora mesmo, mano. Com os molequinhos embora, parceiro. Com os molequinhos embora, eu tive que pular, mano. Eu pulei e saí. Pulei, tá ligado? Saí quase me afogando, mano. Você tá ligado? Quando você tá aprendendo a nadar, você dá uns tap igual louco. Pá, pá, pá. Parece o Will Smith, tá ligado? Pá, pá. Só dela no meio da força do maluco. Você vai, vai, vai. Aí, mano, resumindo, foi assim, mano. Aí, depois dali, eu comecei, tipo, ir direto, que nesse dia eu passei sufoco. Os caras tudo deu risada na minha cara, né, mano? Porque os caras falavam que era pequeno. Mas também, mano, foi na raça. Mas não faça isso, rapaziada. Não vá querer inventar de aprender a nadar em rio, querer ficar pulando de nada, que é muito perigoso, mano. Então, eu fiz isso aí, mas já passou. Hoje em dia eu uso bastante a cabeça, entendeu? E... porque, de repente, o cara até, sei lá, né? Vai saber, né? Mas Deus é pai. Mas foi assim que eu aprendi a nadar, mano. Foi na raça, mano. Porque depois desse dia, eu fui pegando mais a noção e tal. Fui fazendo isso direto com os moleques e fui aprendendo a nadar, velho. Que bagulho é... nadar é complicado, mano. Mas tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo. Como eu aprendi a nadar. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Compartilha e dá um like, rapaziada, entendeu? Porque isso fortalece, entendeu? Pra gente crescer aqui no YouTube e tá melhorando os vídeos, fazendo sempre vídeos melhores. E um recadinho também pra vocês. Tá saindo as roupas Netpark, as camisetas. Logo mais eu vou estar mostrando aqui no canal. Então fica ligeiro. Quem quiser, é só me chamar lá no Instagram. /WDOficial. /WDOficial. Tamo junto. Se inscreve no canal. Dá um like. Tamo junto.